Cześć, witajcie kanał 365 dni o piłce w plenerze. Tym razem jesteśmy po spotkaniu Garbarnia Kraków Lech Poznań. Garbarnia niestety przegrywa 4-0. Coś, co pewnie było przed meczem do przewidzenia, natomiast myślę, że dzień dla kibiców w Krakowie na pewno niezwykły, a przede wszystkim niezwykły dla piłkarzy Garbarni. Była to fajna weryfikacja na poziomie lidera Ekstraklasy, by to nie mówić, drużyny bardzo, która się wyróżnia w naszej Ekstraklasie. Niektórzy piłkarze z doświadczeniem międzynarodowym, jak na przykład obrońcy obecni w tym meczu Rogne i Lubomir Szatka. Kilka gwiazd ekstraklasowych również widzieliśmy na meczu. Filip Marchwiński, Dani Ramirez, którzy nie grali w pełnym wymiarze czasowym, ale byli obecni na murawie. Wynik 4-0, tak jak powiedziałem, na pewno wynik, który pokazuje różnicę klas obu drużyn. Natomiast trzeba powiedzieć, że Lech Poznań trochę spuścił z hamulca w tych drugich 45 minutach, a piłkarze gospodarzy byli blisko strzelenia bramki. Kilka okazji, które właśnie w tej chwili widzicie, udało mi się nakręcić. Między innymi bramkę czwartą w wykonaniu Lecha Poznań, natomiast mówię, mecz, który był teoretycznie do przewidzenia, natomiast niezły pokaz, który zafundowali nam piłkarze Garbarni, na pewno mecz dla nich niezwykły, który zapamiętają i kończą niestety swoje rozgrywki w tej edycji Pucharze Polski na poziomie 1/8. Lech gra dalej, zobaczymy za kilka dni, z kim zagrają podopieczni Maćka Skorży. Jeszcze na marginesie widzieliśmy też, i również to widzicie na nagraniu, grupę dość sporą kibiców Kolejorza. Byli obecni, przyjechali z Poznania na ten mecz. Byli też również obecnie kibice Garbarni. Ja Wam dziękuję. Kanał 365 dni o piłce. To, co możecie teraz zrobić, to zasubskrybować kanał i polajkować pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.